Wodzu, wita w szóstym, prawdopodobnie ostatnim już odcinku z gry Ayagami 2. No jak mówiłem na poprzednich odcinkach, gra jest w stanie fatalnym, jeżeli chodzi o te błędy. Niby mało znaczący, no ale no, taki jeden mało znaczący bug może wywalić całą misję. Więc nie, mi się nie chce grać coś takiego i się z tym urzeczyć. Zrobimy sobie jeszcze jedną, ostatnią misję. Ale już raczej nie daje szans tej grze. Capture an enemy target alive. Założę się, że gdybym tego nie przeczytał, to na pewno byśmy na tym zwalili. Chwila. Ta lokacja wygląda znajomo. O, ciekawe. Zaraz jak go wyeliminuję, się lepiej temu przyjrzę. Chyba mógłby się już uspokoić, co on tak długo czujny jest. Tak, już tutaj byliśmy. To było chyba to, gdzie ten cel likwidowaliśmy, w tych ruinach, dokładnie. O, w końcu odpuścił. Fajnie odpuścił, co nie? To sobie jeszcze poczekamy, albo w sumie weź zły ptak, niech tutaj przyjdzie. No, przyjdzie, już to widzę. Ej, no co on robi? What the? A tam są jeszcze. Ale mimo wszystko. Tamten nas nie zauważył, no. Co tu się dzieje? Ten randomowo rzuca fireballami. Ech, i teraz pytanie, to skoczymy tam, czy oczywiście jakaś niewidzialna ściana? Ponieważ tak. Okej, okay, są tam wrogowie, więc raczej nie. Co w ogóle tylu magów na tym poziomie? Dobra, chwilę, jak się to zmieniało, okej, okay, w ten sposób. Więc tutaj sobie użyjemy tego. Korzystamy, żeby zabić tego, kiedy mag nas nie zobaczy. No, fajny mag widzący przez niewidzialną mgłę. Znaczy nie, niewidzialną mgłę, tylko mgłę, która robi jej nas niewidzialnych. Ten to w ogóle nic nie usłyszał. Co, kto tam jeszcze jest? Właśnie, gdzie potencjał mamy się udać? Oczywiście, nie wiadomo. Będziemy znowu szukać tego. 5 lat. No, odklej się od tej ściany i go zabij, i tam łatwo jest. Okej, zdążyliśmy. Zdążymy wskoczyć i go zabić? Okej, tak. W ogóle jakie to jest przejście, wcześniej tego nie było. Okej, przynajmniej już widzimy nasz cel. Super, nieśmiertelny cywil. Ponieważ dlaczego nie? Okej, gdzie jest ten cel? Tam. O, no to żeby go zasiągnąć, to trochę ich tam będzie musieć pozabijać. A, tam w ogóle jeszcze mak jest, dobry. Ale możemy zrobić tak, tego cywili chyba nie zobaczy. Chyba nie. Okej, goldem nie gadzimy. No choć jak mówiłem, jeżeli to jest jeszcze ostatni odcinek, to duży sens o ten gold mieć nie będzie. Nie,
nie zaskakuj. Dobra, tam jest na dole ktoś. Tam w tej tym cywili, ale z nimi niestety nic zrobić nie możemy. Tam są jeszcze po drugiej stronie żołnierze, ale musimy raczej tędy przejść. Aż ich no tak full damage, zapomniałem o tym. Ten to jest cywil, chwila, oczywiście. Ja nie wiem, jak mam go tutaj wynieść, skoro tutaj się ci nieśmiertelni kręcą. Chyba muszę zabić dosłownie wszystkich strażników, żeby to się udało. Bo ci przecież na bieżąco będą tam biegali, grali wszystkim, żeby mnie widzieli. Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Okej, podejdź tam bliżej krzaczków. Ale po prostu dwóch jest w ogóle. Tym bardziej. No to się zajmijmy w takim razie tym najpierw. No po świetnej stronie, żeś to zrobił. Okej. No, podejść tutaj. No i nie, spróbujemy chyba go skręcić. Ta umiejka. Ale nie tamtego, tylko tego. Dobra, weź tu wejdź. Cicho, nic nie widziałeś. To naturalne jest. Zmierz, że ludzie sobie tak znikają w krzakach randomowo. Okej, nie jestem pewien, czy mogę skoczyć na niego i go właśnie tam ogłuszyć. Więc bezpiecznie będę, jeżeli cię zakradnę z tej strony. Okej, nawet nie mogę go zabić. Chociaż tyle. Okej, teraz muszę tylko wymyśleć sposób, żeby go wynieść, nie alarmując ich. A zabić ich nie mogę, bo są nieśmiertelni, ponieważ tak. Chciałem go odnieść. Dobry, to Alu, oczywiście. Okej, najpierw muszę ich się pozbyć. Zaraz po ciebie wrócę. Kom? Wydawało mi się, że kogoś jeszcze widziałem. Okej, widziałem, ale są wysokie, więc są daleko. Super, mam nadzieję, że ominę to towarzystwo. Świetny pomysł robić alarmujących przeciwników, których się nie da zabić. Ja wypił sobie miksturkę zdrowia. Trochę od tego skakania ci było było. A jedynie, że jest jakieś przejście. Ja to w ogóle nie ma żadnego przejścia. A nie, okej, tam już. Okej, tam jest jakaś wyrywa, choć nie wiem, że z nim przeskoczę. No nie, raczej powinno się udać. Ja tylko tych się pozbędę. No oczywiście. Oczywiście, że zobaczył mnie niewidzialnego. Czemu w ogóle słyszę jeszcze kogoś za mną? Przecież tam nikogo... Co wy tu robicie? Mogę się dowiedzieć? Mało brakowało. No, chodź tu. Idziemy się odstawić. Tylko on... Może nim tak nie rzucaj. Taka sugestia, jeżeli ma pozostać żywy. Och, okej. Bo się przeniosłem. Widziałem tam jakąś pochodnię? Tak, widziałem. No jak on mnie niby tam zobaczył? O, super, jeszcze mag.
Nie, oczywiście, że nie mag, ale teraz no zapomniałem przecież ostatnio ci zwykli też się nauczyli być magami, nie będąc magami. Zastanawiam się, jak on atakuje nie posiadając staminy. Ta umiejętność, ja takiej nie znam. Już wszyscy. Będzie sobie przejście? Ta będzie. Ej, my stąd wyjdziemy? Albo wyjdziemy stąd, czy nie? Bo tutaj jednak było jakieś przejście. Okej, okay. O, nawet tak, jeszcze lepsze. To jest do pytalu. Być co, jeżeli spadnę tej wody? Gorsze, jeżeli on spadnie. Okej, okay, spróbujmy im przerzucić. Okej, okay, uff, przeskoczył. Znaczy bardziej to nie on przeskoczył, tylko... My go przerzuciliśmy. Nie, jeszcze drugi rzut. Zawsze jadę. Dobra, perfekcyjnie. Ładny skrót tutaj znaleźliśmy. Okej, okay, w miarę szybka misja poszła. Oczywiście nie obeszło się bez bugów. Były dwa momenty, kiedy byliśmy blisko przegrania. Poprzez wojowników, którzy sami byli niewidzialni, ignorowali naszą niewidzialność, stawali się magami. Ech. No, czego chcesz, Iwao? Jeden punkt. Chyba jakoś prawdopodobnie szybko jedna misja nam zostanie. Jest to, że mu zbierać na umiejętność, to sobie coś zaraz wykupimy za jeden. No tej walki unikamy, ale... Bugi nam nieco to utrudniają i w pełni uniknięcie. No a weźmy sobie, że choć... Nie, sam nie wiem. Lepiej nie będzie to blokowanie, jak już się zdarzy, no to żeby chociaż na tym się nie wywalić od razu, gdzie jest Katashi? Na górze. W tym swoim domu. Po prostu już nie pamiętam, jaka to była fabuła z tym jego domem. Gdzie to był dom, czy o co w ogóle się chodziło. Ale okej, okay, jest na jakimś placu. No, co tam się stało? Garni. No, więcej tych czkrepków. Ishikawa Tanjiro de. Shoka. Inizoreka. Gdzie Katashi znowu zniknął, że... Nie wiem, on ma jakąś tendencję naprawdę do gadania z nami w najróżniejszych miejscach, bo nie może w jednym. Okej, więc czas na ostatnią misję. Zupełnimy sobie miksturki. Okej, stać nas na luzie. Pójdźmy, co coś nowego. Tak, już ostatnio dostaliśmy tą... ...troję. Mam wrażenie, czy jest jeszcze w ogóle więcej tego. 4, nie było aż tylu. Okej. Tu jest ta żelazna. Tu... Okej. Tutaj właśnie była ta zwrócona, tutaj doszła taka.
Zostajemy w tym, co mamy i lecimy na kolejną misję. Co, więcej golda chcecie oddać? Dziękuję. Ty również? Ma się rozumieć. Chwila, a czyli muszę coś przećwiczyć? Znaczy nie tyle przećwiczyć, czy po prostu coś sprawdzić, co może nam pomóc w misjach. Okej, okay, czyli... taki... Bad spot tutaj jest. Okej, okay, to powinno wystarczyć. Okej, okay, tak. Normalnie teraz, żebyśmy pewnie dostali Fall Damage'a. Wnioskuję to po animacji, z jaką upadł. Ale jeżeli zrobimy tak... Dobra, to się może przydać. Co tam teraz? Akcept, akcept. Okej, okay, skontaktuj się z anonimowym informatorem. Czemu tutaj są dwa portale? I oczywiście nie wiadomo, gdzie on jest. Mógłbyś tam proszę wskoczyć? Nie, oczywiście, żebyś nie mógł, ponieważ czemu miałbyś? Cóż, normalnie bym rzekł, że mamy dużo map do przeszukania, ale znajdzie ci połowa z tego, to są niewidzialne ściany. To widzimy już tego informatora? Niestety nie. Ej, no dasz mi się do czegoś. No, o, super, fajnie jest życie. Ja to nie ma sensu, uciekamy. Super, przez ścianę. Aha. Zginęliśmy mając jeszcze życie. Tak, ponieważ czemu nie. No, nie wiem, czy dotrwamy w tej misji do znalezienia tego informatora. Jak tak to ma wyglądać? Dobra, robimy skok wiary naszą nową techniką. Jalku, na razie lepsza pozycja. Tam na ten budynek z szelastym dachem. Na budynek to za dłuższe słowo na to. Aha, a teraz nie mogliśmy z jakiegoś powodu tego wykonać. O, super, znowu zginęliśmy. Świetnie. Nie, myślę, że już... Że już nie traktujemy tego odcinka na poważnie. To miało być po prostu zwykłe zakończenie. Jeszcze sobie jedną misję zrobimy. Okej, okay, więc zanim zakończymy odcinek i również tę serię, chciałbym jeszcze podsumować tą decyzję, dlaczego ją porzucamy. Pierwsza rzecz, bezsensowne, mylące, niewidzialne ściany. No za dużo tutaj chyba mówić nie muszę, no widzieliście sami, jaki dramat siedział na odcinku. Coś, co wygląda na jedną wspólną lokację, jest tak na maksa wycięte. A nawet dochodziło do tego, że nawet przeciwniku chyba było widać po tej nieistniejącej, nawet nie połowie, to chyba była większa część zamazana niż grywalna. Druga rzecz. Tutaj tak mega ogólnie po prostu błędy, bo są najróżniejsze. Nie wiem, nie chcę wyskoczyć przez okno, sobie skaczę w pomieszczeniu. Gdy jest niewidzialny, to przeciwnicy go widzą. Każdy nagle jest magiem, przeciwnicy są niewidzialni. No i wszystkie rzeczy tego typu. No i zgrywka w to jest po prostu zbyt frustrująca, jako że już jeden błąd przy tym, na co jest nastawiona gra, czyli typowo na skradanie, gdzie już wykrycie naprawdę jest praktycznie pewną śmiercią przy większej liczbie przeciwników. No nie, w sensie po prostu nie da grać. Naprawdę, jeżeli ktoś chce grać w skradanki, są lepsze. Ja to właśnie to obiecywało w pierwszych odcinkach, faktycznie tak się wydawało, że połączy skradankę z naszą mobilnością i nawet dorzuci trochę z walki mieczem. No ale wyszło co wyszło. Oczywiście to jest moja opinia, nie wiem, może komuś jakoś gra się podoba. Choć jeżeli jakoś wytrzymuje przy tych bugach, no to naprawdę podziw. W każdym razie już dziękuję za uwagę. Zobaczymy się na innej serii. Na razie.